Dzień dobry. Dzisiaj słowo z książeczki z Biblią na co dzień ograniczę się tylko do jednego fragmentu biblijnego z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersze 28 i 29. To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Taki dziwny paradoks Bożego działania, że Bóg wybiera to, co słabe, by się nikt nie chełpił, to, co wzgardzone. To dość dziwne. Czy chcemy być słabi albo wzgardzeni? Ja myślę, że marzeniem wielu z nas jest wygrana z totolotka, żeby mieć siłę finansową na przykład. Albo zarobienie jakichś większych pieniędzy, żeby tę siłę finansową mieć, bo nie chcemy słabości. Władza to kolejne pragnienie. Wielu ludzi jest takich, którzy pragną władzy, bo to daje im poczucie własnej wartości. Pozwala czuć się w jakiś sposób lepszymi, a nie takimi zwyczajnymi, szeregowymi podatnikami. Pieniądze, władza, no trzeba by było jeszcze powiedzieć seks, bo to zawsze w takim trójkącie, ale ograniczę się powiedzmy do tych dwóch przestrzeni. Poza tym jakiś prestiż, żeby być kimś ważnym, żeby być kimś wyjątkowym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. A tymczasem Paweł pisze to, co niskiego rodu, to, co wzgardzone, to, co słabe, by nikt się nie chełpił. I tak sobie myślę w kontekście starotestamentowych postaci, no to przecież Mojżesz, książę Egiptu, adoptowany syn córki Faraona, ktoś ważny, ale jednak Hebrajczyk. Potem okazuje się morderca, który musi uciekać, czyli cała ta jego wielkość okazuje się być chwilowa, trwa tylko przez 40 lat jego życia, a potem staje się zwykłym pasterzem owiec w plemieniu Midianitów na pustyni. I tego Mojżesza, o którym już pewnie wszyscy zapomnieli, 40 lat później, czyli w wieku 80 lat, Pan Bóg powołuje na swojego sługę i proroka, który wyprowadzi jego lud więziony w Egipcie i będzie jego przywódcą. Ten słaby, ten zapomniany Mojżesz. Mojżesz też wielokrotnie traci cierpliwość wobec ludu i mówi: Panie Boże, lepiej, żebyś mnie stąd zabrał. Miałbym przynajmniej święty spokój. A Pan Bóg mówi: nie. Napełnię duchem 70 mężów, których wybierzesz, i oni ci będą pomagać. Pan Bóg nie daje łatwo za wygraną. Ten słaby Mojżesz nadal prowadzi lud. Eliasz, który też jest słaby, ucieka przed królową Izabel, prosi o śmierć, a tymczasem Bóg posyła kruki. Otrzymuje wodę, otrzymuje chleby, mięso, pokarm. Pan Bóg go wzmacnia w tej jego słabości i Eliasz jeszcze potem wiele Bożych poleceń wykona. No i wreszcie Pan Jezus nie rodzi się w pałacu, tylko gdzieś w jakimś zapomnianym miejscu w Betlejem, w słabości. Ci rodzice nie mają się gdzie z noworodkiem podziać. Wszystko to jest w takim ubóstwie i dalekie jest od tego sielankowego czy idyllicznego obrazu, który my w naszej kulturze przeżywania Bożego Narodzenia doświadczamy. To wszystko wyglądało raczej fatalnie i tragicznie. Więc słabość, taka kruchość, mizerność. A jednak Pan Bóg wybiera i działa przez to, co słabe, kruche, wzgardzone, żeby się nikt nie wynosił. To bardzo ciekawe. Taka metoda Bożego działania. I tak sobie myślę w kontekście naszych słabości, kruchości życia, której doświadczamy, wzgardzenia może nawet jakiegoś. Może trzeba pamiętać, że Pan Bóg ma plan i że Pan Bóg kocha to, co słabe. I dla mnie takim przykładem bardzo dobrym jest przykład taki osobisty mojego ojca, który 3 lata właściwie przed swoją śmiercią był osobą ciężko chorą, leżącą, właściwie prawie że przykutą do łóżka. Ja przez te 3 lata, jak się spotykaliśmy, nigdy nie usłyszałem od niego słowa skargi, słowa narzekania, jakiegoś biadolenia, że jest mi źle, bo ciało odmawia mi posłuszeństwa. Prawie do końca ojciec był świadomy, więc wiedział, jaki jest jego stan.
I to mi dało taką dużą siłę, żeby nie narzekać, żeby cieszyć się, żeby dziękować, żeby nawet w tej słabości doświadczać czegoś dobrego, chociażby w spotkaniu z drugim człowiekiem. Może ta słabość, która nie jest nam obca, która się w różnych etapach naszego życia pojawia, jako wypalenie zawodowe, jako poczucie rezygnacji, odniesionej klęski, porażki, może wtedy warto pamiętać, Pan Bóg kocha słabość. Pan Bóg kocha to, co wzgardzone. Pan Bóg podnosi upadłego. Pan Bóg wzmacnia. Nawet jeśli nie jest to takie spektakularne wzmocnienie, jakiego byśmy może czasami oczekiwali, to jednak jest przy nas i nas wspiera. I możemy być jak ten Mojżesz wzmocniony, jak ten Eliasz wzmocniony, jak Jezus, który narodził się w podłych warunkach, umarł, ale jest Zbawicielem Twoim i moim i Zbawicielem świata. Słabość u Boga paradoksalnie przeradza się w moc i w kontekście trudnych wydarzeń, wojny, która dzieje się za naszą granicą, wojny, która dzieje się w Izraelu, różnych takich niedul, które dzieją się w świecie, ale też pewnie w naszym doświadczeniu, życzę, żeby w tych naszych słabościach byśmy odczuli to Boże wsparcie, wspomożenie i mieli powód do tego, żeby Mu za to dziękować. Dobrego i pogodnego dnia życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.